bouchon de ma lèvre, mon amour. Avant à toi les bandes, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la jeunesse. Szósta edycja Open Hair, ale i nasza jednocześnie 30. konkurs imieniem Antuana Cierpikowskiego. Także troszeczkę z historii, to my żeśmy już zaczynali w 1975 roku. Uczeń Antuana Cierpikowskiego, jaki był tak naprawdę, tak od kuchni? Od kuchni był fantastyczny. Był fantastyczny, dlatego że nie krył tajemnic, nie miał zawodowych żadnych, prawda, jak to często się zdarza w naszym zawodzie, że zasłania się coś, żeby jak się coś pokazuje. Czego warto przejść do Sieradza na Open Hair Festival? No jest to chyba największa impreza, najbardziej barwna, najbardziej ciekawa. Zachęcamy wszystkich, ponieważ jesteśmy to któryś raz z kolei i myślę, że będziemy zawsze. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy przez chwilę wielki świat. Nowe, nowoczesne, no i klasyczne fryzury. Na pewno konkursy, tak jak mój brat, który 2 miesiące temu zdobył Mistrzostwo Świata, zaczynał tutaj parę lat temu, wygrywając ten konkurs. Takie konkursy dają na pewno początek możliwości startowania dalej. To jest postać, która... Ilu jest takich fryzjerów? To może na palce jednej ręki policzyć, a może on był właśnie największy. Open Hair 2014 zostaje dziewczyna z numerem 9, Aleksandra Adamczyk! Piotrków Trybunalski.
Aleksandra Adamczyk z Piotrkowa Trybunalskiego. Zobaczcie, piękna dziewczyna. To jest ten uśmiech. Piękne włosy, uśmiech zwycięstwa. Jasne. Panie i panowie, przed wami Miss Open Hair 2014. Najważniejszy moment. Koronacja. Wow. To jest to. No super, po prostu publiczność jest tak niezwykle reaguje, mocno, emocjonalnie. Zresztą tu naprawdę, nie wiem, to jest parę tysięcy ludzi. Nie spodziewałem się aż takich tłumów na koncertach, także jestem pod wielkim wrażeniem.